W czasie pracy nad tym filmem użyłem lampy 6P14P. Ktoś może mi powiedzieć, że ten rosyjski substytut EL84 do niczego się nie nadaje. W związku z tym postanowiłem zrobić coś nowego. Cześć, pewnie pamiętacie moje doświadczenia z lampą 6P14P i transformatorem głośnikowym TG5x43. Robiłem ten schemat z książki pana Witolda. Tutaj mam książkę pana tatusia zeskanowaną, bo jestem na wyjeździe. W domu mam książkę oryginalną, tak żeby tutaj mi ktoś nie pisał, że piracę. To schemat jest identyczny. Wyjątkiem jest ten kondensator C1L 1,2 nano. Tutaj wartość sprzężenia zwrotnego miałem 720 ohmów. Tutaj jest 1,5 kg. Ja miałem 2,2 kg. Troszeczkę inaczej są antyparazytowe rezystory rozłożone. Też na siatkę mamy 100 ohmów zamiast 1 kg. To są drobne szczegóły, naprawdę. I teraz tak, tutaj mamy informację od pana tatusia, że zrobił sobie transformator wyjściowy TGL Indela o rdzeniu typu TG27. To jest odpowiednik TG5 na 53. Jakoś porównywalna niby, ale no też prześledziłem te wykresy z tymi wykresami, które podaje pan tatuś przy swoim wzmacniaczu. Z ciekawości chciałem zobaczyć, czy coś się pokrywa. No i jego 10 kHz jest zupełnie różne od mojego 10 kHz. To jest 100 Hz, 1. O, to jest moje 10 kHz, a u niego 10 kHz wyglądało tak. Może to był wpływ tego kondensatora 1,2 nano w tym ujemnym sprzężeniu zwrotnym, które on tam wrzucił. Ja miałem układ z książki pana Witorta bez tego sprzężenia. Chodzi mi o ten kondensator. No ale dobra. I teraz przejdźmy do transformatorów Indela. Tu mamy rdzeń 27, czyli te transformatory TGL5 na 1 i na 2 są odpowiednikami transformatora TG5 na 53. Primary, czyli uzwojenie pierwotne, to jest 5,2 kg, wtórne uzwojenie to jest 8 albo 4 ohmy. Ja tam mówiłem, że chcę dowinąć do 8 ohmów, wykorzystując ten jeden tam wolny wtórny zwój. I co chciałem Wam jeszcze pokazać? No, niby twierdzą, że pasmo przenoszenia jest od 40 Hz do 20 kHz. Wnioskuję, że transformatory Indela są lepiej zrobione, niżeli te stare transformatory TG5 na 43 czy tam 53, które tutaj były polecane dla tych, tutaj widzicie, dla tych wzmacniaczy. W każdym razie chciałem odejść od tego transformatora i własnoręcznie nawinąć, ale myślę, że to tak czy siak większość wykorzystuje te transformatory 5-watowe, więc nie ma tutaj co cudować, zwłaszcza że przy mocy 1 W mamy pełne pasmo przenoszenia, więc myślę, że to będzie dobry transformator, tylko trzeba go poprawić. Tak, przeglądam ten schemat wzmacniacza EL84 z książki pana tatusia. I niestety pan tatuś dużo błędów narobił w tej swojej książce. Chociażby jeden z nich 210 V AC na 5-anodowego. A tutaj mamy 240 V AC. 150 mA. Co prawda mamy mieć 280 V na transformator, czyli po przejściu przez transformator będziemy mieli mniej więcej 260 V. Jak tu mamy 7 V, no to tak mniej więcej będzie ok. Trochę mnie martwi, że będzie wysokie napięcie na siatce. No ale to tam da się wytrzymać. Jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. To jest fragment wzmacniacza ECL86 na innej lampie, nie? To wiadomo SE. I sądzę, że tu powinna być kropka, czyli połączenie. Bo tak raczej by to nie będzie działało. W tym układzie jak jest, tak sobie analizuję i patrzę, że myślę, że tu powinno być jakieś napięcie odniesienia na bramkę, prawda? Zrobiłem sobie taki układ, że od wejścia tego
transformatora podłączyłem sobie generator. Amplituda sygnału 24V. Pod wyjście tutaj podłączyłem 2 kilo, żeby mi się tam przypadkiem generator nie zepsuł. I tutaj mierzymy przebieg sobie. Ten schemat pokazuje, w jaki sposób zmierzyć indukcyjność uzwojenia pierwotnego transformatora. Gdybyśmy zwalili uzwojenie wtórne, wtedy możemy sobie wyliczyć, jaki mamy indukcyjność rozproszenia. To tak generalnie nie powinno się sprawdzać transformatora, ale chciałem zobaczyć, jakie tam pasmo przenoszenia dla tych kilku miliwatów ma. Jest, widzicie, bardzo ładnie działa. Zobaczymy przy wyższych częstotliwościach zaraz. Kilohertz. I tutaj mamy przy 21 lekkie obniżenie pasma. Jak widzicie, transformator ma jakieś tam problemy. I rezonanse. Tutaj mamy rezonans. No. Możemy to wyłączyć już, także to, co wcześniej badałem na lampie, potwierdza się tutaj przy podaniu sygnału z generatora. Też pięknie widać rezonans przy 52 kHz. Widzicie, tutaj zbudowałem mały układ do pomiaru indukcyjności uzwojenia pierwotnego. Tutaj mam zwarte uzwojenie wtórne i na zwartym uzwojeniu wtórnym przy różnych napięciach na uzwojeniu pierwotnym mam taką indukcyjność. No, to można w tym samym zakresie powiedzieć, że 4,4. Przy rozwartym 25. Wniosek: duże upływy na tym uzwojeniu mamy. Jakby kto pytał, jak mierzyć indukcyjność, no to w tej książce, jak zawsze polecana przeze mnie, są odpowiednie wzory. Zobaczcie, jakie rzeczy chiński miernik mi pokazywał. Uzwojenie 3,4, 59,2 mH. Nie henra, tylko milihenra. Kiedy indziej pokazał mi 31,3 mH. Oczywiście opór ten sam uzwojenie mi pokazuje. Czyli ta chińska zabawka nie nadaje się do pomiarów indukcyjności. Jeszcze jedno na koniec, pomiar indukcyjności. Tak naprawdę to trzeba by zbudować układ mostka, żeby zmierzyć to dokładnie. Ja mówiłem, nie prowadzę laboratorium, dlatego nie robię tego dokładnie. Z grubsza mi wystarczy. Indukcyjność na uzwojeniu pierwotnym zachowana. W stanie jałowym przy zwarciu mamy trochę mniejszą, co sugeruje pewne sporą indukcję rozproszenia, co ma wpływ na soprany, co zresztą potwierdziło w badaniach wzmacniacza lampowego. I kiedy już przygotuję materiały z książki pana Sykina o transformatorach niskiej częstoty, będziecie mogli zobaczyć, jak naprawdę się mierzy indukcyjność rozproszenia w transformatorze. I jeszcze jedna uwaga, gdybyście chcieli powtórzyć po mnie coś takiego, to pamiętajcie, że ten generator ma zbyt małą wydajność prądową. Jeżeli przekroczycie pewien próg, to spalicie sobie urządzenie. Trzeba mieć wzmacniacz na wyjściu tego urządzenia, żeby dokonywać pomiarów na przykład przy napięciu, powiedzmy tam 50V i dość dużym prądzie. I jaki wniosek do tego transformatora? Dobre pasmo przenoszenia będziemy mieli od 80 Hz do 15 kHz. I mamy dużą indukcyjność rozproszenia na tym transformatorze, niestety. No i co tu dużo mówić, lepiej jest korzystać z większych transformatorów na większych rdzeniach. Do takich wzmacniaczy jak to. Zresztą tutaj możecie zobaczyć, jaki powinien mieć przekrój rdzeń transformatora. Tam mieliśmy 4 W. No to zobaczmy, nawet i 5 W, żeby był komfortowy.
Przekrój rdzenia powinien wynosić powyżej 6,7, czyli powiedzmy 7 cm kwadratowych. No jak widzicie, 3,24 mamy 1,8 rdzeń na 1,8 tutaj. Więc 3, powiedzmy 25 mamy przekrój rdzenia. No to jest o połowę za mało, nie? Teraz możecie się przyjrzeć zwojeniu i wiecie skąd ta indukcyjność rozproszenia. Tutaj mamy dane techniczne TG5 na 46 i 5 na 53. Indukcyjność główna, czyli zwojenia pierwotnego 10 henrów. Nie podano dla jakiej częstotliwości, ja mierzyłem przy 50 Hz, wyszło mi 20 parę. Jeśli samodzielnie wykonujecie transformator, to tutaj na tym schemacie macie przedstawione, w jaki sposób należy liczyć długość strumienia magnetycznego w rdzeniu potrzebnego do obliczeń. Na tym rysunku widać, jak należy wyznaczyć średnią długość uzwojenia. Jeżeli myśleliście, że poprzednie doświadczenia ze wzmacniaczem na lampie 6P14P nie powtórzą się, no to mam taką nowinę, że będziemy robić ponownie doświadczenia. Tym razem nie będziemy używać wzmacniacza z książki pana Witolda. Jak mogliście zauważyć, tutaj mamy 100 nano, tutaj mamy 50 nano i te kondensatory ładnie nam ograniczyły pasmo od dołu. Nie będę jeszcze projektował nowego wzmacniacza, ale chciałem zrobić projekt pana tatusia i zobaczyć, jak mu się udało. Także to muszę teraz rozmontować, wyjąć wszystko i zmontować od nowa z wartościami, które są na schemacie pana tatusia. Nie chcę ubrudzić książki, więc ją sobie zeskanowałem i wydrukowałem. Dobrze, zaraz zobaczymy, co tutaj, czego możemy się spodziewać. Autor książki napisał, że wykorzystał pentodę ER84 oraz ECC83. No, czyli tu mamy ECC83, to jest jedna lampa, druga lampa EL84, trzecia lampa EL84. Stereofoniczny, single-ended, ja wolę nazwę asymetryczny, wzmacniacz mocy. Około 4 W. Oczywiście tego zasilacza nie będę robił. Spróbuję obniżyć napięcie odpowiednio na tym zasilaczu, na jeden kanał, bo tylko jeden kanał będę robił. Nie dwa, chcę tylko go pobadać. Oczywiście też nie będę wykorzystywał obwodów drukowanych. Moim zdaniem te obwody trochę zwiększają pojemności montażowe i jest problem z żarzeniem. Żarzenie. Wiecie, dlaczego dawniej wzmacniacze miały wysoką impedancję wejściową, na przykład 1 mega? Ponieważ starannie było prowadzone żarzenie. Skrętka, gruby przewód, daleko od obwodów audio i w tych rezystorach nie indukowały się przydźwięki. Dzisiaj mamy trochę mniejsze rezystory, ponieważ na płytce drukowane ciężko jest poprowadzić żarzenie. W związku z tym mamy mniejszą impedancję wejściową wzmacniacza, co jest nieco gorzej. No, zależy nam na bardzo małej impedancji wyjściowej i dużej impedancji wejściowej wzmacniacza. A to tak teoria teorią. Zobaczmy. Tu mamy przebiegi. Potem sobie skonfrontuję. Trzy te przebiegi. Tylko muszę znaleźć, jaki transformator został tutaj użyty. TG27 Indela. To jest rdzeń TG27, to transformator TG5, współczesny transformator TG5. Taki odpowiednik tamtego transformatora. Tylko że tamten, no nie wiem jakiej jakości jest nawinięty, ostatnie pomiary wykazały, że ma dużą upływność. Chociaż mogę popadać, mam tutaj taki jeden rdzeń wolny, otwarty do przeróbki, do nawinięcia dodatkowego uzwojenia. No, zaraz go pobadam. I pokrótce, jak to działa. To działa w taki sposób, że tu mamy wzmacniacz napięciowy.
spadek napięcia na tym rezystorze jest wywołany zmianą napięcia na wejściu na skutek przepływu prądu w przestrzeni lampy. I spadek napięcia, wiadomo, im większy prąd, tym większy spadek napięcia. I ten spadek napięcia jest muzyką odwróconą w fazie, która była podana na wejście. Przechodzi przez ten kondensator na siatkę sterującą pentody mocy. Tutaj mamy rezystor antyparazytowy do siatki ekranującej. Tu mamy anodę wyjścia na transformator. W jego uzwojeniu pierwotnym jest także modulowany odpowiedni sygnał, który poprzez przejściu przez rdzeń i uzwojenie wtórne jest podawany do głośnika. Mamy wejście dla pętli sprzężenia zwrotnego. Tutaj input feedback widzimy. I to jest tak, to jest rezystor, ten R4L i L5L to jest rezystor katodowy. Większa część rezystora jest bocznikowana kondensatorem dla uniknięcia lokalnego sprzężenia zwrotnego, a to już jest rezystor od globalnej pętli i kondensator od globalnej pętli. Ten kondensator ma zapobiegać wzbudzaniu się wzmacniacza na wyższych częstotliwościach, żeby wyrównać trochę charakterystykę. Zobaczymy, czy nam się uda osiągnąć to, co widzieliśmy na poprzednio na wykresach. No tu wiadomo, to jest układ autopolaryzacji, mamy rezystor 130 ohmów, 130, no to będziemy mieli inny punkt pracy dla lampy, niżeli miałem poprzednio. Mamy też inne napięcie zasilania, 280 V. Spodziewam się wyższej mocy. Zobaczymy. Najpierw muszę poszukać części, pewnie będą używane z jakiegoś starego telewizora, no ale robię z tego, co mam pod ręką. Jeszcze chciałem Wam pokazać różnicę. 2,7, 2,7. Sprzężenie mamy tutaj 700 dla 4 ohmów, tu mamy 1,5 kilo. Nie wiem, jakie jest obciążenie, muszę tam znaleźć, jaki to jest transformator dla 4 czy dla 8 ohmów. Ale dla 8 ohmów Pan Witold mówi 1 kilo. Dla 16,5. Czyli mamy inną wartość pętli sprzężenia zwrotnego. I co jeszcze, czym to się różni? Tu mamy 160, tu mamy 130 ohmów, czyli inne napięcie powinno być, ale mamy też inne napięcie zasilania, nie? 260 V, 250, 280, to będzie 260 V, teoretycznie. Mamy tu 27 kg, czyli inne napięcie tutaj, 130, 155, zobaczymy. Naprawdę te schematy niewiele się różnią. Pojemność sprzęgająca tu nawet jest mniejsza, a pojemność sprzęgającą liczy się z tym rezystorem. Jego stała czasowa musi być odpowiednia, żeby nam nie cięło dolnych częstotliwości. Być może ten kondensator nam ciął dolne częstotliwości. Zobaczymy. Wszystko wyjdzie w praniu. Wnętrze zostało opróżnione. Muszę zrobić mały porządek z tą cyną i zaczniemy montaż. Jeszcze muszę określić, jaki rezystor użyć na obniżenie napięcia zasilacza. Mamy 48 mA prądu anodowego, 0,5 mA prądu siatki drugiej, no więc 0,5. To musimy zsumować i do tego jeszcze musimy ECC83, która ma 1,2 mA prądu anodowego. I tutaj będziemy wiedzieć wtedy, jaki rezystor tutaj muszę zastosować, żeby tu uzyskać 280 V. Teoretycznie z zasilacza muszę zastosować 800 ohmów, czyli zamiast tych dwóch tutaj lutować 0,8 kg. Oczywiście moc musi być też odpowiednia, 50 mA razy 40 V. Tak sobie siedzę i montuję i tak mam problem i z jednym rezystorem, żeby go znaleźć, 2,7 kg na przykład sobie pan tatuś wymyślił na katodę ECC83, no musiałem go składać, to jest tutaj ten złożony, mamy bypass z kondensatorem, tu mamy 47 nanofaradów na 1000 V, nie, na 400, na 630 V. Tutaj mamy antyparazytowy rezystor 2,7 kg, tu mamy 510 kg.
Tu jeszcze muszę podłączyć zasilanie napięcia anodowego przez rezystor. Zastanawiam się jeszcze, w którym miejscu dać to. Może tutaj mam wolne, no to wtedy sobie tam jakoś obniżę to napięcie. Kondensator przerzucę tu górą do masy. Tu sobie dam masę, że jeszcze trochę mam kombinacji. 130 ohmów. Muszę pomyśleć, jak go skombinować. No 270 ohmów na pół na przykład. Bo taki mam, 270 ohmów, ale drugiego nie mam. No muszę pomyśleć. No i ukończone. Jak mówiłem, musiałem się tu posiłkować dwoma innymi rezystorami. Mamy 135 ohmów. Na razie jeszcze nie łączyłem uzwojenia wtórnego przez katodę, tylko mostek zrobiłem, tu widzicie. Później sobie to połączę. Porobiłem wszystko, jak pan tatuś przekazał. I mam tak, 259 V, czyli 260 V, tutaj trochę za duży rezystor, musiałbym go zmniejszyć nieco, ale mam 58 mA przez lampę, co mnie bardzo niepokoi. I teraz tak, 7,82 zamiast 7, 1,37 zamiast 1,5, 143 zamiast 155, tu nie zmierzyłem, zapomniałem. No i tak, 257, 241. Czyli tu niby dobrze. Tu niby dobrze. 257 trochę za dużo. Nie powinno być takie duże napięcie na siatce ekranującej. 250 powinno być. No i teraz co z tym projektem? Zaraz zobaczę. Wzmacniacz ma zwarte wejście do masy, no i zobaczcie, co się dzieje na jego wejściu. Jakieś takie dziwne przebiegi się tworzą. No nie wiem, co to jest na razie, no ale są oscylacje, nie? Już mam tu odpalone. Sygnał podany z generatora. 3,73 V na wyjściu. Mamy 3,48 W. No 3,5 W to jest 6P14P, ona jest trochę słabsza, tak jak mówiłem. Sygnał wyjściowy, dobra. Zobaczmy, co zrobi dla 100 kHz. 10, no spadek napięcia niestety. Nie ma tej samej mocy. No i 100 kHz niestety. 2,37, a pan tatuś obiecywał trochę więcej, nie? Dla 10 kHz. To jest ten schemat, ten rysunek, tu mamy rysuneczek. Równomierną moc obiecywą dla 10 kHz. 7,76 V, 7,92 V, 7,64 V, czyli prawie to samo, a u mnie nie. Czyli najprawdopodobniej to, co poprzednio wyszło, problem jest ten transformator. Mogę stwierdzić, że wzmacniacz nie ma równej czułości na całym paśmie akustycznym, bo jeżeli podkręciłem troszeczkę wyżej, to wróciliśmy do tej samej mocy. Jak widzicie, tu już zniekształca. Też jest ta sinusoida odkształcona w dolnej, to zniekształcenia tutaj są. Przesunięcie fazowe jest znaczne. Jak tak mniej więcej by trzeba 3,70. Jak dam 100 kHz, to już w ogóle nic nie daje się, ale już w tym momencie mamy zniekształcenie dla... Potrzebuje po prostu, ma mniejszą czułość dla 10 kHz ten wzmacniacz. A tak nie może być. On musi działać równo, z równą czułością w całym paśmie akustycznym, prawda? Zobaczmy sobie tutaj. O, to już zniekształcenia mamy za duże, 100 Hz. Mamy, no tak powiedzmy, czy 46, i też już jest przesunięcie fazowe, widzicie, tu szczyt, proszę bardzo, tu jest to, dla 10 Hz po prostu nie mamy tyle problemu z stałą czasową i tym całkowaniem sygnału, tylko nasycaniem się rdzenia. Się bardzo szybko nasyca. Tutaj mamy moc wyjściową dla 10 Hz. Potem, jak już widzicie, następuje nasycenie rdzenia, całkowanie sygnału. No,
Ale na 100 Hz bardzo ładnie. Czyli nie wiem, co myśleć o pomiarach z książki. Czy nie były one po prostu robione na takiej zasadzie, że o, ustalę sobie moc maksymalną dla danej częstotliwości, na przykład 100 Hz, i pokażę, jak to chodzi, nie zważając na czułość wyjściową wzmacniacza, nie? Bo tutaj ja muszę przez cały czas regulować czułością, żeby on mi ładnie... O, zobaczcie, teraz tutaj muszę zwiększyć czułość, żeby do tych 3,5 V i doszedł. O. A tak nie powinno się to zachowywać, prawda? Zastanawiałem się, dlaczego panu tatusiowi takie ładne przebiegi wyszły. Zauważyłem dopiero na montażu. To napięcie tutaj jest napięciem peak to peak. Daje nam to 2,77 V RMS. A to na 8 ohmach daje nam 1 W. W związku z czym ten przebieg mierzony jest przy 1 W, a ja swoje mierzyłem przy mocy znamionowej. Stąd ta różnica. Na tym generatorze nie mam prostokąta, a nie chcę wyciągać tego drugiego generatora na razie. Później będę robił te pomiary. To było takie szybkie sprawdzenie, czy ten wzmacniacz działa tak jak deklaracja autora tego projektu. Mamy tutaj napięcie wyjściowe 7,84, 7,92, 7,76. Nie wiem, na jakim obciążeniu autor mierzył, więc nie mogę wyliczyć mocy wyjściowej. Tu widzimy 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz. Też tutaj już jakieś dzwonienia są na tych wykresach, ale dobrze. Śmiem wątpić, że czułość tego wzmacniacza jest jednakowa w całym zakresie pasma. To mogliście stwierdzić przed chwilą, obserwując przebieg oscyloskopu. Dla mocy, dla czułości, którą uzyskałem moc wyjściową dla 1 kHz, nie uzyskałem mocy wyjściowej dla 10 kHz. I tutaj też, co prawda tutaj 100 Hz było, ale też już czułość wzmacniacza się różniła. Nie pomogło sprzężenie zwrotne. Także wnioski zostawiam do waszych, nie wiem, komentarzy. Po prostu ja mam jedną odpowiedź na to. To pojedyncza lampa. Naprawdę, jeżeli chodzi o układy asymetryczne, to jest to czyste szaleństwo. Lepiej robić przeciwsobne. Mamy lepszy stosunek kilogram do wata takich wzmacniaczy. To są wzmacniacze prymitywne, typowe do radioodbiorników, które tam działały na szerokopasmowym głośniku. Z tego nie ma jakiejś dobrej jakości. Może gdyby to było bardzo super, dobrze nawinięty transformator, bardzo dobry zasilacz niskoimpedancyjny, czyli z turnikami emiterowymi na wyjściu, nie? Może to by było coś ciekawego, ale SE to jest taki wzmacniacz, że wiecie. Ja później przyniosę jeszcze EL84 z domu i zobaczymy, jak EL84 będzie działała w tym układzie, bo to dla niej był zaprojektowany ten wzmacniacz. Przyszło mi do głowy, że sytuację w tym wzmacniaczu albo w tym wzmacniaczu poprawiłby wtórnik katodowy włączony tutaj. Może sprzężony bezpośrednio z lampą wejściową. Wtórnik katodowy tutaj. Ta lampa nie byłaby wrażliwa na ten spadek wysokich tonów, czyli spadek czułości tej lampy dla wysokich tonów. Tak myślę. Niestety tutaj nie mam miejsca do tego, a ta lampa się nie nadaje na wtórnik katodowy. To jest ECC83. Obiecałem EL84, więc załączę ją. I co? I tu na schemacie napiszę wam, jakie napięcia miałem. Takie
jakie powinny być, jakby liczyłem z prądu, który powinien przez lampę płynąć, a nie tam 58 mA, które w tej chwili mam. Żarzenie 6,5 V. 6,3 powinno być dopuszczalne, jest tam jakieś małe wahania, więc jest ok. No zaraz będę sprawdzał resztę, czyli tu się wypniemy. I teraz tak, zmieniamy zakres. Tutaj mamy maksymalne napięcie. Dobrze. Załączamy anodowe. Smyk. Obciążony transformator trochę mniej buczy. Dobrze, czyli teraz tak. Napięcie, które nam przychodzi z transformatora. 294 V. Ja to sobie zapiszę i za chwilę Wam wszystko pokażę. Na lampie EL84 w porównaniu do oryginalnego projektu pana tatusia mamy tak, z transformatora 294 V po rezystorze 800 ohmów, który obliczyłem dla prądu 49,7 mA, tutaj liczyłem to, okazuje się, że prąd jest trochę większy płynący przez lampę, było to 260 V, 280 V tutaj, no ale niestety takie napięcie nie jest, jest 253 V, 252 na siatce, czyli troszeczkę inaczej jak w przypadku 6P14P, 239 na anodzie, tutaj mieliśmy 241, 257, 782 mieliśmy na katodzie, a mamy 740 w tej chwili na katodzie. Co prawda rezystor jest 143 ohmy, a nie 130, ponieważ no, takiego nie miałem. No ale to nam dużo nie zmienia tego punktu pracy tutaj. No właśnie, może te 40. Co nam troszeczkę przesuwa nam na krzywej przejściowej ten punkt pracy w dół, niestety. I dolna krawędź, dolna część sinusoidy może być bardziej ugięta. Wracając do triody. 143 V tak jak było, 1,19 tak jak było, także tutaj bez zmian. 241 V tutaj, a wcześniej tego nie zmierzyłem, czyli ten 27 kg rezystor tworzy nam większy spadek napięcia niż pan tatuś w projekcie założył. Chociaż mamy też większy spadek napięcia z tego powodu tutaj. Jak już wiem, jaki prąd płynie, spróbuję dobrać jakiś rezystor, jeżeli znajdę, tak żeby mieć tutaj 280 V. Zmostkowałem ten czerwony rezystor, to jest 200 ohmów. Dajemy jakieś tam napięcie. Zobaczmy, czy w tej chwili będziemy mieli lepiej, jeżeli chodzi o napięcie zasilające. 260 V. 247 na anodzie, a było 239. No to możemy uznać, że to już jest robocze stan. 261 interesuje mnie na katodzie, tutaj 756, no to jednak ta dolna połówka będzie trochę ugięta. A co nam powie trioda? 1,22, gdy 55 powinno być, no ale dobrze. To i tak nie jest już tak bardzo istotne. Teraz tutaj mamy 147, 155, czyli troszeczkę się napięcie podniosło, nie za dużo, ale się podniosło. Dobrze, czyli tak możemy testować. Wiadomo, że jak się zwiększy napięcie, to też wzrośnie, oczywiście przy tym samym oporze transformatora, wzrośnie nam nieco prąd. Mamy w tej chwili 52,5 mA na katodzie. To jest wspólny prąd dla siatki ekranującej i dla anody. Teraz przeprowadzę bardzo podobny test do tego samego, co już przeprowadzałem. Wybaczcie bałagan w tle, ale po prostu nie mam tyle czasu, żeby posprzątać, bo za niedługo wyjeżdżam z domu. Więc skupmy się na tym, co tutaj mamy. Zrobimy test w taki sposób, że przemierzymy ten wzmacniacz pana tatusia według oryginalnego schematu, a potem zrobię to co wcześniej, czyli w obwód katodowy włączę uzwojenie, tam widzicie uzwojenie 1-2, które są niebieskim i zielonym przewodem. To później włączę, mam to na razie podłączone na dole do płytki drukowanej,
drukowanej, no tej montażowej listwy. Dobrze, to teraz tak, ja sobie będę mierzył. Oscyloskop mam uruchomiony. Żółty przebieg to jest sygnał z generatora. Niebieski przebieg to jest sygnał na wyjściu wzmacniacza. I zapiszę sobie to wszystko w zrzutach ekranowych na komputerze. Będziecie mogli później powiedzieć, co myślicie na temat tego wzmacniacza. I chciałem Wam powiedzieć, że nie będę uciekał się do sztuczek z regulacją sygnału wejściowego, żeby uzyskać taki sam poziom sygnału wyjściowego dla wszystkich częstotliwości. Po prostu wzmacniacz ma różną czułość dla różnych częstotliwości, więc dla tego samego sygnału wejściowego zmierzymy sobie w odniesieniu do 1 kHz zachowanie wzmacniacza na skrajach pasma. Tego nie będę Wam wrzucał z komputera, ale możecie zobaczyć, że sprzężenie zwrotne bardzo ładnie pozbyło się rezonansu. No tutaj coś... Nie ma rezonansu, ale też mamy bardzo słaby pasum przenoszenia. Można praktycznie już powiedzieć, że 40 kHz się kończy. Tak nie powinno być. Ten transformator powinien więcej przenosić. Nie będę tego Wam wrzucał już w postaci skanów, znaczy zrzutów z ekranu, ale zobaczmy. Można by rzecz ująć tak, że 60 Hz daje nam znośny przebieg. 70, tak jak w poprzednim przypadku 6P14P, 80 Hz. I tak jak specyfikacja fabryczna mówi, ten transformator przenosi od 80 Hz. Bardzo ładny przebieg. Niestety z drugiej strony jest tragedia. To mamy 10 kHz, 20 kHz. Jak się to różni bardzo mocno, to widać właśnie. Praktycznie moc nam przestaje spadać. Liczymy o 1 kHz, 2, 3. Ona se spokojnie tam 6, 7 ciągle spada nam, nie? Czyli tak spada jak szum różowy. Tym razem przetargałem to zespół głośnikowy Telefunken TL czy T? TL41. Tak to mniej więcej gra. Spróbujemy zrobić przy mocy znamionowej. No tutaj 3,53 mi wychodzi. Potem jak robię troszeczkę większe, to niestety mi się dolna połówka zaokrągla. 3,75 powiedzmy, że będziemy mieli taki 3,5 W moc wyjściową i zrobimy sobie pomiar zniekształceń. Pan tatuś mówi, że przy 1 kHz 2,5% ma. Zaraz zobaczymy. Miernik skalibrowany. I sprawdzamy przy mocy znamionowej. Cztery procent. Widać, że było za dużo, nie? 4% mamy zniekształceń. Trochę więcej niż u pana Radusia. Teraz mam 1 W na wyjściu. Obciążenie mam 4 ohmy. Nie? Ponownie kalibracja. Mam już skalibrowany. Mamy 42 setne, 44 setne procenta zniekształceń. A u pana tatusia przy 1 W, a 1 kHz 23 setne.
Czyli w moim układzie jest więcej zniekształceń. Myślę, że to jest spowodowane triodą, która pracuje przy nieco niższym napięciu. Teraz, tak jak poprzednio, łączę katodę przez uzwojenie wtórne. A tak nawiasem mówiąc, widzicie, jak może się różnić wasz do-it-yourself od projektu z książki. Niby te same części, tylko inny transformator, a już mamy inne zniekształcenia. Zrobiłem odpowiednie połączenia. 358 V. Zaraz zobaczymy, jaka to jest moc wyjściowa. 3,2 W, czyli mały spadek. No to wiadomo, jak mamy sprzężenie zwrotne tak głębokie, musi być spadek napięcia na wyjściu, prawda? Spadek mocy. Zrobię teraz wszystkie pomiary i pokażę wam jeszcze zniekształcenia. Chociaż zniekształcenia przy mocy znamionowej mogę zrobić teraz. Mamy układ skalibrowany. Czyli już widać, że mamy mniejsze zniekształcenia, mamy jakieś 2% przy mocy znamionowej. Teraz jesteśmy na tej skali. 3. Na końcu jest, mamy 2,1% zniekształceń. Czyli to, co tutaj, 2,5%. Widzicie, jak wiele zależy od sprzężenia zwrotnego? Użyjmy sobie oczywiście dla mocy 1 W. Główny przebieg to jest przebieg wyjściowy. Skalibrujemy sobie miernik. Tam na końcu musi się pokrywać. Pokrywa się. I robimy pomiary. Przypominam, że tam było 0,23. No i mamy teraz takie zniekształcenia jak u pana tatusia. 23,4. A tutaj jest inny transformator. Mówiłem, to jest ten nowy TG5, czyli widać, że nowy TG5, ten TG27 rdzeń daje dużo lepszy obraz zniekształceń Indela tutaj widać, niżeli to, co mam tutaj zamontowane z unitryzatry. Badanie przebiegu robię tak, żeby sobie tutaj ten przebieg już zaobserwowałem. On jest bardzo ładny. Mam podłączony komputer w tej chwili, po prostu on jest tu bardzo ładny, zaokrąglony, także nie ma problemu. I zrobię tak jak u pana tatusia te same przebiegi, do porównania. Więcej niż tych parę pomiarów, co jest tutaj, nie będę robił, po prostu chodzi mi o porównanie tego wzmacniacza i schematu, którego dokładnie zrobiłem, ten wzmacniacz, który mam, no za wyjątkiem zasilacza tego schematu, który mamy teraz tutaj w jednym kanale. Mam nawet więcej pojemności w zasilaczu, bo jak widzicie, tu mam 2 razy 220 mikro. Jeszcze mnie ciekawi, czy się coś zmieniło, jeżeli chodzi o pasmo. Zaczynamy od 10. Nie, takie same spadki są. Czy mamy gdzieś rezonans? Nie. Mamy 62 kHz i praktycznie nie ma sygnału na wyjściu. Bardzo słaby transformator. Pozostaje nam jeszcze sprawdzić, jak to gra. We'll be right back.
mojej oceny ten bas jest jednak lepszy. Reszta pasma, no ciężko stwierdzić na monofonicznym nagraniu z jednego kanału, ale gra dobrze. Mamy lekki niedomiar wysokich tonów. To jest jedyny minus tego. Ale poza tym jest dobrze. Wróciła 6P14P. To tak odwróciłem ten aparat, żebyście mogli posłuchać raz jednego kanału, raz drugiego kanału. Mono. Dobra, jaka konkluzja? Układ, który zmontowałem wcześniej, niewiele różni się od układu, który zmontowałem teraz. To są drobne szczegóły, jeżeli chodzi o wykonanie techniczne. W schemacie jest troszeczkę inna pętla sprzężenia zwrotnego. Tutaj dodatkowo był kondensator w tym układzie pana tatusia. I jak widzicie, w parametrach niewiele różnią się te układy od siebie. Po prostu, jeżeli macie robić układ asymetryczny, kupcie drugą parę lamp, inny transformator. Lampę na inwerter, może być nawet z podzielonym obciążeniem i zróbcie sobie push-pulla. Układy przeciwsobne mają lepsze brzmienie. Mimo wszystko mitów na temat układów SE, układy push-pull są lepsze. Jak zwykle pamiętajcie o tym, że w układzie panuje wysokie napięcie. Jeżeli cokolwiek chcecie z lampami robić, to pamiętajcie 200-300 V, 400 przy L84. Może się też zdarzyć, ale 34 nawet i 800 V. Także, no, co prawda nikt takich wysokich nie robi napięć, ale przy triodach 1000 V też się zdarza. Lepiej jest zachować ostrożność, niż stracić rękę, nogę i życie, albo mienie. Te lampy dostałem od widza Ciniak, chyba. Dziękuję bardzo. I jeżeli są sprawne, to być może pokuszę się o zrobienie takiego samego układu na jednej z tych lamp. Nie wiem, czy ta przypadkiem nie jest PCL86. Czyli w takim razie ECL-kę bym miał jedną. Jeżeli jest sprawna, no to wtedy byśmy sprawdzili, bo ten transformator się nadaje do tej, bo to w sumie jest od tej lampy. Zobaczymy. To co tu widzicie, to jest spektrum zniekształceń. I tak. Działka 2 mV, częstotliwość 6,25 kHz tutaj na całej długości. Jak widzicie, pojawiają się jakieś tam szpilki. Szum jest na poziomie, no ile to może być? Zróbmy całą. Na poziomie 2,5 mV, 3. 2 mV na działkę. Reszta to są wybijające się harmoniczne. Nieźle, nie? Pewnie kiedyś przyjdzie dzień, że opanuję transformatę Feuera. Obserwujcie sobie ten narożnik. Po prostu im będę głośniej robił, tym więcej przybędzie harmonicznych. Widzicie? Na razie jeszcze tego nie opanowałem na tym moim oscyloskopie. Naszym mówię z tego względu, zobaczcie jak zniekształca, ile tego tam sieje. Musiałbym się nauczyć. To jest na działkę. Czy na całą szerokość, doczytać w instrukcji. W każdym razie coś tam było widać, przebieg tych zniekształceń było też widać. Dla mocy 1 W zobaczmy. Nieźle. Tutaj pojawia się druga w tym miejscu. Tu widać. Tu jest podstawa, tu jest druga, czasami trzecia się pojawi. Ok. Co miało na celu to doświadczenie? Pokazać Wam,
jak wiele zależy od transformatora głośnikowego. Im lepszy, tym szersze pasmo przenoszenia, tym lepiej brzmiąca muzyka. Jeszcze jedna odpowiedź na pytanie, dlaczego nie skręcę tego transformatora bardziej. Po prostu ta śruba jest przekręcona. Musiałbym kupić nowe śruby, a nigdy nie mam czasu wjechać do odpowiedniego sklepu. Zobaczcie, to bym musiał jeszcze utopić w odpowiednim kleju albo żywicy. Nigdy nie mam czasu wjechać. Dlatego to tak buczy. Warto przeczytać tą konkluzję tutaj. Wzmacniacz w porównaniu do poprzedniej konstrukcji dzięki zastosowaniu transformatora z podziałem uzwojeń na sekcje umożliwił uzyskanie znacznie szerszego pasma przenoszenia w zakresie wysokich częstotliwości. Pasmo sięga daleko poza zakres słyszalny. Widać prawie pionowe zbocza przebiegu prostokątnego przy braku charakterystycznych zaokrągleń wierzchołków. W przypadku 10 kHz widoczne są minimalne zafalowania przebiegu. Na ich podstawie można oszacować częstotliwość rezonansową transformatora. Przebiegi o częstotliwości 100 Hz w dalszym ciągu są mocno zniekształcone. Powodowane jest to praktycznie tym samym przekrojem rdzenia, co stary transformator TG5 Zatry oraz niezbyt wielką wartością indukcji uzwojenia pierwotnego transformatora. To jest to, co mówiłem w poprzednim filmie. Ten TG5 jest słabo nawinięty. No i niestety ten TG5, który mam na 53 czy tam podobne wersje, nie są transformatorami do Hi-Fi. To są transformatory do telewizji. To trzeba naprawdę się z tym pogodzić. I ceny na aukcjach są za wysokie tych transformatorów stanowczo. Zobaczycie, że nawet zmiana tutaj będzie schematu, nawet w sprzężeniu zwrotnym będziemy mieli kondensator, zupełnie inaczej niż poprzednio, będziemy mieli inne wartości tych rezystorów antyparazytowych, inną wartość napięcia na siatce ekranującej i tak dalej, i tak dalej. Ja Wam pozaznaczam potem na tym schemacie napięcie, jakie otrzymałem po poprawkach i zobaczycie sobie, będziecie mogli wyliczyć nawet prąd lampy. Co prawda tutaj nie mam 130 ohmów rezystora, a 140, bo niestety musiałem składać z dwóch, a wszystkiego mieć nie można. W szpargałach nie znalazłem jednowatowego 130 ohmów. No trudno, a nie będę przecież specjalnie robił zakupów do testów takiego, zwłaszcza, że do niczego mi nie jest potrzebny ten wzmacniacz. Na razie.